Cześć i czołem. Jestem w Czechach. Miałem rozładunek wczoraj w miejscowości Mnichowo, to jest koło Mlada Bolesław, nad Pragą, blisko Pragi to jest. No i ciężko było z załadunkiem, więc mam załadunek w Polsce, w Świdnicy. Jadę do chyba pasty do zębów albo jakieś szampony, nie wiem, do Palmolive'a, Colgate'a, czy jak mu tam. No, najkrótsza droga to jest przez Harachów i Jelenią Górę. A co za tym idzie? Góry. Jest luty, więc tutaj na razie jest dobrze. Mam nadzieję, że drogi będą nieośnieżone, bo jadę na pusto i to mnie nie cieszy zupełnie. Natomiast no jakoś trzeba przejechać do tej Polski. No zobaczymy, co będzie. No, na ten moment nie jest źle. To nie jest fajna droga, bo jest nieprzewidywalna. Kierowcy raczej nie lubią tej drogi. Ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek nie ujechał. Chyba nie, albo częściowo. Nie pamiętam. No to nie są moje kierunki, więc tędy nie jeżdżę. Sam jestem ciekawy, co mnie spotka. Tak samo jestem ciekawy jak i wy, tak samo nie znam tej drogi jak wy. Więc się okaże, jadę, ja i mój piszczący fotel. Próbowałem coś tam psiknąć w WD-40, ale nic to nie dało. To znaczy, nie wiem po prostu, w które miejsce w fotelu to piszczy. Podejrzane elementy popsikałem. No i dalej piszczy. Także pojedziemy sobie trochę z piszczącym fotelem, no ale trudno, jakoś to przeżyjemy. Wolę ten piszczący fotel niż moje piszczące usta, jak będę musiał jechać po śniegu na pusto. Ale może nie będzie tak źle, no na razie patrzcie, no jest wiosna, w sumie temperatura dodatnia. Tylko ja nie pamiętam, jak wysoko się tam wjeżdża, a jadąc z daleka, no to widziałem gdzieś tam jakieś śniegi, ale raczej podejrzewam, że nie powinno być kłopotu. Ale to za chwilę. Dojeżdżamy do jakiejś miejscowości górskiej. Już info, że kamerki. No właśnie, radar. Trzeba dohamować na wszelki wypadek. Ło, jaki zamek tam jest, patrzcie. Na skalę, widzicie to? Komu się to chciało tam budować? Czy to kościół? Jest to jakaś wieża. W każdym razie wysoko. Nie wiem, czy widzieliście to. W sumie rejony bardzo ładne, tutaj wam powiem. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj nagrać parę fajnych widoczków dla was. Mała skala, czyli mała skała, podejrzewam.
No i na tej małej skale stał ten zamek, kościół, czy co to było. Ale tak wsadzony między skały, no coś niesamowitego, powiem wam. Dobra wiadomość, jedzie ciągnik sprzeciwka, czyli gdzieś tam się da dojechać. Policja stała. Kurde, fajna droga. Na razie nie ma dramatu, powiem wam. Tam parę zjazdów, podjazdów, ale bez kłopotu generalnie. Tranzyt w lewo nie może. Kto by chciał tu skręcać? Jeszcze tranzyt to już w ogóle. Ta droga jest po stokroć lepsza. Splzow. Kurczę, oni sobie języka nie połamią bez tych samogłosek. ton, jedno wozidlo 64, no ja ważę 15 mniej więcej, bo no, bo jadę pusty, więc mogę sobie tutaj jechać. Zresztą i tak jedno wozidlo tam 60, to już w ogóle nie rozumiem za bardzo tych znaków, ale zaobserwowałem, że jak jest jedno wozidlo 62, no to normalnie na pełnym obciążeniu można wjeżdżać, mimo że wcześniej stoi znak 25 ton. Brudną szybę. Jakby pokropiło coś w nocy, ale śladu nie widziałem. Przemyję ją dla was. Tak porządnie. Ci to mają robotę. Jakie oni miejsca muszą wjeżdżać po to drewno, to są fachowcy, nie kierowcy. Mistrzowie świata między tymi drzewami, dziurami, to jest... Nie no. To są naprawdę twardziele drogowi. Ja płaczę, że mam, kurde, mieć trochę śniegu. A co on ma powiedzieć, jak on ma błoto, drzewa, musi tam manewrować? To jest dopiero mistrzostwo. A ja w zimie to już razy dwa. 30. Jakieś roboty drogowe. Powiem wam, bardzo lubię jeździć takimi drogami, bo są ciekawe, interesujące, nie są takie nudne jak autostrady. Roboty. Do jakiejś miejscowości dojechałem, chyba większej troszeczkę niż te wsie pobliskie, bo jakieś fabryki są, bloki nawet są.
Żelazny Brod. Co ty chcesz? To będziemy bić w prawo mocno. Girate a destra. Wieku, kto ma pierwszeństwo? Pani chce przejść. Pokażę grzecznie, żeby sobie szła. Trzeba wziąć zamach. No jedź, jedź. Trochę ciasno. Jeszcze pan sobie tu idzie. Pojezdni. Rzeka Izera. No ładnie tu. Targowisko macie, wysokie żeli, jakbyście chcieli kupić. Nie pytajcie, co to jest, bo nie mam pojęcia, przeczytałem. Tutaj kozel, to tego nie muszę tłumaczyć, to wszyscy wiemy, co to jest. Most 4-6, dobra, wchodzimy. Pan sobie tu zaparkował. Czego ominąć? Ło, karetka. Teraz będzie ostry zakręt, sądząc po nawigacji. A nie jest taki ostry. Znaczy jest, no, że 80 nie wjadę, ale jest szeroko. Dobrze namalowane pasy, dali mi tutaj dużo placu. I następny zakręt. Tam przed chwilą jechaliśmy przy tych blokach. O, płat śniegu leżał, ale takie coś to nie ma problemu. Oj, coś widzę, że tutaj będzie grubo, chyba zaraz. No już znaki, że będą ostre zakręty. No dobra, ahoj przygodo. Nic nie jedzie, to można sobie przyciąć trochę. Naczepa zejdzie na tamten pas, ale nie, jest pusto to. Dobrze, że nie mam przed sobą żadnej. O kurde, my się pniemy, widzicie? A dobrze, że nie mam przed sobą jakiejś załadowanej po brzegi cysterny z 420 końmi. To by była dopiero jazda tutaj. Co ty chcesz? Jadę 5487. To dobrze czy źle? Bo na czerwono świecisz. Nie, no mogę tyle jechać. Deti pozor. No będę miał pozor na Deti. No w sumie to jest czas, że mogą wychodzić ze szkoły. Chyba że mają ferie jakieś albo zdalne. Wyglądają mówiąc tak trochę pustawo tutaj. Jedna pani sobie siedziała na przystanku, ale generalnie jest pustawo, no. Trochę w mieście tam parę osób krążyło, jakiś tam ruch był w mieście, no, no w tym miasteczku.
Żelazny Brod jeszcze raz? Może jakaś dzielnica. Aczkolwiek słowo dzielnica to tak trochę mi się to kojarzy z normalną wsią. No. Ja pierniczę, ale droga. Fajnie. Tylko ta droga załatwia to, że dzisiaj się załaduję. Ja muszę być w poniedziałek o 6 rano w Kolonii. A jest piątek. Czyli dzisiaj muszę podjechać na tyle, żeby jutro podjechać pod Kolonię. Inaczej będzie dupa. No, ale tacho zacząłem tak, że mogę do 2:36 w nocy jechać. Oczywiście nie będę tyle jechał, bo ja od pierwszej mam godziny nocne. Oj, teraz będziemy trochę się kręcić po serpentynkach, słuchajcie. Coś dla was. Jak ja to lubię, ale super. Fajnie. Wiesz, kiedyś rozmawiałem z kolegą z pracy, właśnie o tej drodze, on też z Mnichowa musiał jechać na Jelenią Górę, czyli tak jak ja jadę. Przeklinał na tą drogę, jak nie wiem. No bo kierowcy nauczyli się, że włączyć tempomat, coś za mną jedzie, karetka, policja, nie wiem co to jest. Kierowcy nauczyli się, że włączyć tempomat i 85, 90 i zasuwać, kilometry mają lecieć. A jak już nie ma autostrady i trochę trzeba pokręcić kierownicą, to nagle ta droga jest do dupy, źle się jedzie. No, fakt faktem, w zimie to tutaj będzie przerąbane. Nie pojechałbym tędy, nie zgodziłbym się chyba, znaczy jakbym wiedział. Bo ja w sumie nie wiem, czego się spodziewać, aczkolwiek no widząc po nawigacji, to spodziewałem się, że będą góry, bo na prostych drogach się nie robi serpentyn, a zerknąłem sobie, że będą i właśnie są. Natomiast w takich warunkach, jak jadę teraz, słoneczko świeci, no, upału nie ma, plus 5 stopni, ale generalnie jest okej, no. Ja to lubię. No, we Włoszech taka droga trochę może niepokoić, bo we Włoszech potrafi być bardzo ciasno. I jazda taką wąską drogą może skończyć się, że dojedziemy do miejsca, w którym nie przejedziemy. No, ale tutaj w Czechach nie spodziewam się tego. Dwa auta jadą za mną. Jak będzie miejsce, to je przepuszczę. Niech sobie jadą. Prosecz. A tu nie ma się gdzie zatrzymać. Schować tak, żeby sobie przejechali. Zakręto, nawet na zatrzymanie się i przepuszczenie nic nie daje, bo... No bo zakręta droga, nie będą wiedzieli, czy mogą wyprzedzać, czy nie. No patrzcie tam, no śniegu kupa tam jest, kurde. W tych górach. Ale ja chyba tak wysoko aż nie będę wjeżdżał. Mam nadzieję, aczkolwiek Harachów, no będę jechał przez Harachów. Ale to już chyba na dole tam przez miejscowość, bo tam parę razy chyba jechałem przez ten Harachów. Z tego co pamiętam. Gdzieś tam jechałem. Ale Harachów to, no tam jest skocznia narciarska przecież. To jest rejon zimowy. Może nie będzie źle, słuchajcie. No patrzcie, no ja jestem w górach, cały czas się piąłem teraz. Jedna plamka śniegu gdzieś tam od północnej strony zebranego jeszcze się trzyma, także nie ma źle, no.
czerwonej drogi teraz będzie. Słuchajcie, według przepisów to ja mogę tu jechać 80 na godzinę. Nie odważyłbym się. Nie odważyłbym się, bo mnie jednak by naczepa pchała mocno na tych zakrętach, także na tych serpentynach. Semily. Już to mi się zangielszczyła ta nazwa, ale to... Tak trochę więcej cywilizacji się pojawia tutaj, to dobry znak. I chodniki się pojawiły, no to... To znaczy, że tutaj ludzie żyją. I że droga powinna być. Co to jest ambulans? No tak myślałem, bo nie mają żółte karetki. Lidl. Paliwo niż pod Pragą tu jest, dziwne. Jedzie duży, to dobry znak. Znaczy duży, no solówka, no ale zawsze duży. Superate la rotonda, terza uscita. Przejścia dla pieszych, 30. Tam też jakiś pałac u góry chyba. No, według mnie dobrze to może być szkoła, ale...